przyszedł czas na podsumowanie pierwszego etapu składania wniosków z programu 500 Plus w Raciborzu. Najnowsze dane i ciekawostki przekazał nam prezydent Mirosław Lęk. Od 1 do 30 kwietnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu przyjmował wnioski dotyczące programu 500 Plus w dwóch lokalizacjach – w Starym Krwiodawstwie przy ulicy Sienkiewicza oraz w Dziale Świadczeń przy ulicy Skłodowskiej. W tym czasie OPS przyjął 2180 wniosków, w tej liczbie 604 wnioski zostały złożone drogą elektroniczną, więc też już sporo rodzin jednak korzysta z tej formy elektronicznej. To się zmniejszyły przez te kolejki w zasadzie o jedną czwartą. Do tej pory wydano już 1050 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze z programu 500 Plus w Raciborzu. Pierwsza wypłata świadczenia 500+, która została zrealizowana pod koniec kwietnia, objęła 815 dzieci. Zamknęła się ona kwotą 405 984 zł. Wypłaty tych pieniędzy oparte były na decyzjach wydanych do 20 kwietnia. Wszystkie decyzje po 20 kwietnia zostaną zrealizowane około 20 maja. Przypominamy, że od 4 maja wnioski można składać już tylko w dziale świadczeń przy ulicy Skłodowskiej. Najwyższa dotychczas wypłacona kwota 500 plus dla raciborskiej rodziny to 4000 zł. Gdzieś tam słyszałem w Polsce 6000, my mamy całkiem pokaźna kwota. Wnioski najlepiej składać do 1 lipca, wtedy pieniądze otrzymamy z wyrównaniem od 1 kwietnia, czyli od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Chciałbym zarówno Wam, dziennikarzom, podziękować za wsparcie, bo ta informacja była przekazywana przez wszystkie media internetowe i pisane, a też za Waszym pośrednictwem wszystkim pracownikom OPS-u, którzy byli zaangażowani w tą akcję. Pani dyrektor Wikińskiej z Skłodowska, że w szybki sposób potrafiła nam też udostępnić pomieszczenia sąsiadujące, które umożliwiły nam uruchomienie drugiego punktu. A rodzicom za wyrozumiałość i zdyscyplinowanie. Nie mieliśmy tutaj żadnych skarg, kłopotów, monitów, więc też ta informacja była taka dość trafiona, że nie będzie to następnego dnia ta wypłata, trzeba będzie jednak tą decyzję przygotować, obrobić i wypłacić. To jednak jest skutek finansowy dla państwa i gminy dość pokaźny. Tutaj się pomylić nie wolno. Także wszystkim zaangażowanym dziękuję. Myślę, że teraz to już będzie pewien mechanizm, który będzie funkcjonował bez problemów. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w całym kraju złożono już ponad 2 miliony wniosków, wydano 675 tysięcy decyzji i wypłacono prawie 430,5 miliona złotych.